Szanowni Państwo, przechodzimy dalej do procedowania. Zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2012 roku, druk nr 1001 w sprawie określenia rozmiaru zadań wysokości środków przetłonu przypadających według algorytmu na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pani Jolanta Krzanowska ma wpisaną tutaj. Bardzo proszę Pani Dyrektor, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały dotyczy zmian w zakresie przesunięcia środków finansowych zarówno w zakresie rehabilitacji zawodowej, jak i społecznej między zadaniami, które opisane są w uzasadnieniu. W sumie jest to zmiana dotycząca 495 tysięcy złotych. Zadania realizowane są przez Gorską Urząd Pracy i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Po 10 miesiącach realizacji widzimy zadania, które są mniej popularne i widzimy potrzeby osób niepełnosprawnych. Stąd wniosek, prośba o zmianę tej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś ma zamiar... Gdzie jest wniosek o odstąpienie? Szanowni Państwo, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie druku 1001? Nie widzę. Czy są stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, jest wniosek zgodnie z paragrafem 34 Statutu Miasta Krakowa o odstąpienie od drugiego czytania. Czy jest głos za? Przeciw? Nie widzę. Szanowni Państwo, wyznaczam termin w dniu dzisiejszym na godzinę 16. Termin autopoprawek i termin zgłoszenia poprawek na godzinę 16.15 w dniu dzisiejszym.